Tok 360. UEFA ogłosiła dzisiaj, że Szymon Marciniak będzie sędzią finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, a ta decyzja została podjęta po analizie zarzutów, jakie wobec tego sędziego wystosowała Stowarzyszenie Nigdy Więcej, a dotyczyło one udziału Marciniaka w konferencji, która była organizowana przez Konfederację i Sławomira Metzena, czyli środowisko polityczne znane z dyskryminowania innych grup. W tej chwili już łączymy się z profesorem Rafałem Pankowskim, socjologiem i politologiem, współzałożycielem Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które właśnie z UEFA się skontaktowało w tej sprawie. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM. Dzień dobry, panie redaktorze. Jeśli mogę rozpocząć od sprostowania pewnej nieścisłości, która bardzo szeroko się rozlała w przestrzeni medialnej w ciągu ostatnich dwóch dni. Otóż Stowarzyszenie Nigdy Więcej opublikowało oświadczenie krytyczne wobec udziału sędziego Marciniaka w tej imprezie Mencena. To fakt, ale Stowarzyszenie Nigdy Więcej nie wysyłało żadnych pism czy żadnych rzekomych tak zwanych donosów do UEFA w tej sprawie. No to jest ważne, aby takie rzeczy przy tej okazji doprecyzować. Czy ma pan jakąś taką refleksję po całej tej sytuacji, że na przykład w miejsce tego oświadczenia można było z sędzią Marciniakiem się skontaktować, porozmawiać, no bo i proszę sprostować, jeśli ja tak źle to odczytałem, państwo chyba rozegraliby to inaczej z tego punktu widzenia teraz. Panie redaktorze, no sama sprawa nie była żadną tajemnicą, była sprawą publiczną, tak? Tym, że sędzia Marciniak wziął udział w imprezie zorganizowanej przez Sławomira Mencena, bardzo intensywnie chwalił się sam Mencen w internecie. O tym pisała także Gazeta Wyborcza, więc to już była sprawa publiczna. No, Stowarzyszenie Nigdy Więcej wyraziło po prostu swoją opinię. Opinię krytyczną, rzeczywiście krytyczną opinię wobec udziału sędziego w tej imprezie, z wezwaniem sędziego Szymona Marciniaka do zdystansowania się, do odcięcia się od ideologii skrajnie prawicowej. I to uczynił. Nawet przeprosił. Wczoraj, tak. Jeszcze wczoraj sędzia Marciniak przesłał nam swoje oświadczenie, w którym w sposób bardzo konkretny i jasny napisał, że odcina się od rasizmu, od ksenofobii, od nietolerancji, i my to oświadczenie akceptujemy. Myślę, że to dobry ruch. To państwa ruch, właśnie związany z tym, że wy zdecydowaliście się zająć stanowisko, opublikować to oświadczenie, zdaje się, spowodował, że o tej sprawie zrobiło się tak głośno. I chciałem zapytać, czy w pana ocenie te kontrowersje i ten rozgłos z tym związany był współmierny do, w tym wypadku, takiej umyślnej winy sędziego w udziału w tym wydarzeniu, o którym, jak twierdzi, no, jakby nie wiedział, co to jest. Rozumiem. No, myślę, że była to poniekąd burza w szklance wody, ale pewna lekcja, która myślę wynika z tej sytuacji dla wszystkich, to jest kwestia taka, że no, w międzynarodowym świecie sportowym problem rasizmu, dyskryminacji, to są ważne problemy. To są problemy, które no już od lat są zmorą tego środowiska, w związku z czym wykształciła się pewna wrażliwość, której niestety często brakuje w naszym kraju. I myślę, że zwłaszcza osoby publiczne, takie jak sędzia o wielkim autorytecie i o tego rodzaju pozycji, powinny w sposób szczególny gospodarować swoim wizerunkiem i nie dopuszczać do tego, żeby taki wizerunek był wykorzystywany, manipulowany, zwłaszcza w kontekście jakiejś skrajnej ideologii czy postulatów dyskryminacji czy nienawiści wobec różnych grup. Już na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, czy ta sytuacja w jakiś sposób wpłynie na państwa działalność? To znaczy, kolejna taka sytuacja, gdzie będziecie chcieli zająć stanowisko, będzie wyglądała nieco inaczej, czy też niezmiennie?
No, myślę, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej działa już od bardzo wielu lat i w sposób konsekwentny głosi pogląd polegający na tym, że rasizm, ksenofobia i intolerancja to są problemy, którym należy przeciwdziałać i na stadionie, i poza stadionem, i w naszym życiu codziennym. No niestety ta sytuacja nagonki pewnej wymierzonej przeciwko Stowarzyszeniu Nigdy Więcej, ale także wyzwiska i obelgi kierowane pod adresem UEFA w tym kontekście, no to pokazuje, że niestety te problemy nadal są obecne, nadal są obecne w naszym życiu. No i nadal jeszcze dużo pracy przed nami, aby eliminować nienawiść z naszego codziennego życia w różnych sferach. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Rafał Pankowski, socjolog i politolog, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, był razem z nami tuż przed godziną 19:00. Za chwilę najnowsze informacje.